ludzie tam mi robią. Mam bardzo za... ale nie ten dzień. W tym miejscu to nie wiesz? Co? No, chcę na przełomie września i października. A ja... Także za nami, proszę Państwa, Pałac Kultury Stalina i Lenina, a tutaj jest ulica Skaryszewska. No i teraz, proszę Państwa, tutaj nasz Sławek mieszka pod jedenastką, czyli w tych budynkach też stare. Wszystko jest stare, proszę Państwa. Ten Pałac Kultury Stalina i Lenina to jest tam, co zobaczą. No i ta rodzina miłosierdzia. No i proszę Państwa, ta ulica Skaryszewska. Lubelska. Straż. Nawet jest oprócz teatru scena lubelska. Przedszkola dla Igorka, dziecka Ewki z Bistro Trojka w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Już to dziecko to pewnie nie jest w przedszkolu, ten Igorek. To jest policja. I teraz tak, policja tam, gdzie jest ta stołówka. A mohery boją się, bo wiecie Państwo, one potrafią nachlać się tych denaturatów i przyjdą na jedzenie, bo to przecież za darmo. A ta Iza mówi, nasza kamera Google wszystko nagrywa, a ta Iza mówi, najpierw jeść, potem pić. Ale przepraszam bardzo, po co by mieli oni pić denaturaty, prawda? Także tam Państwo widzą mniejszą część Dworca Wschodniego. Widać, proszę Państwa, nawet policję stąd przy wejściu w bramce po lewej stronie. A tutaj, proszę Państwa, kościół, parafia. Matkę Boską ukradli. Matkę Boską ukradli. To znaczy kilofem jakimś rozbili, czy co? Bezczelni ludzie. No to przecież sami parafianie. Także mówię, że są moherowi lepsi, moherowi gorsi. O, teraz tam wśród zielonego krzaka błyszczy się szaro-niebieski wóz policyjny. Policja stoi, no bo przyjdą na żarcie, ale skoro oni przyszli, proszę Państwa, z kryminału, dopiero co wyszli z kryminału, to kto i co? I trzeba zobaczyć. Także gdybyście Państwo poszli, emeryci, renciści, biedni, głodni, chłodni, no i również ci pijacy, którzy piją, no to byście byli zinwigilowani. Przegląd dokumentów, czy przypadkiem wy nie jesteście poszukiwani. Także proszę Państwa, to co białe, to co czyste nas interesuje, ale od wewnątrz, bo nas groby powielane nie interesują. W Warszawie tutaj dużo jest rzeczy pięknych. W Warszawie dużo rzeczy jest takich na zewnątrz pięknych. Ta Matka Boska, no pewnie to już jest nowe, tamta kilofami była rozwalona. Także ten kikut, jeden tu taki kikut, to co Państwa pokazywałyśmy, to ten kikut, proszę Państwa, dłuższy czas stał, dłuższy czas był. Wielokrotnie pokazywałam, jak tutaj nasza firma Google, nasz ochroniarz przejeżdżał tędy tutaj, żeby zobaczyć, co dzieje się, proszę Państwa, przy tej stołówce. Tu ekipa, proszę Państwa, piknik reklamuje, ulica Skaryszewska, właściwie jak od 1 czerwca, to dzisiaj mamy 3, no to są oni spóźnieni. To są oni spóźnieni. Czyli tam Pałac Kultury Stalina i Lenina, a tu swego czasu można byłoby też jeszcze pokazać dymy, bo był straszny pożar tam nad piekarnią lubelską. Oczywiście ja wiem, dlaczego tutaj dużo jest tego typu nazw, a to piekarnia lubelska, a to scena lubelska tutaj w Straży Miejskiej, proszę Państwa. No i te samochody są strasznie dokuczliwe, proszę Państwa. Nerwowo jeżdżą i czasem z samochodów wrzeszczą. Mamy bardzo dużo tego, ale też już nawet takich pokasowanych, zwłaszcza, że jak prywatne, czy prywatna muzyka, a jeszcze żydziory potrafią, proszę Państwa, zarabiać na reklamach, to więc w Radiu Tok FM, tutaj z Czerskiej 8 na 10 z Mokotowa, oni wciąż chcą podrobić prawosławnych z Białego Stoku i nie są w stanie. To oni zanim puszczą wiadomości, to miliony reklam. O, teraz ten srebrny wóz tam w środku widać.
który stoi, policyjny. Żydziory, proszę Państwa, puszczają te reklamy, reklama za reklamą, się wściekają. Od początku do końca, proszę Państwa, oni przeciwko prezydentowi Polski, ja przepraszam bardzo, to jacy to są patrioci, że oni przeciwko, zamiast współpracować, to oni tylko ujadają, jak te psy, i czekają, że im źle, że im niedobrze. A tutaj tacy jedni, wiecie Państwo, się kryją w drzewku, bezdomni, bo nie chcą pójść, no bo wiecie Państwo, jak zobaczą policję, życie jest niepewne, nie wiadomo co. Nie wiadomo co, a może ktoś poszukiwany, a może co. No to ludzie też nie chcą iść tam, gdzie przy wejściu do tej jadłodajni u Izy, Grubego Marcina i u Michałka stoi policja, no bo jak mają być ich dokumenty sprawdzane, to po co? Także popatrzmy się jeszcze na ten wóz policyjny. O, teraz widać, tak.